Pole, pole, łyse pole, ale mam już plan. Rozsiecałą rozpierca. Awejawi witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem znajomy Królika, to jest Hearts of Iron 4 na modyfikacji The Great War, gramy oczywiście polską. Przypominam o srogich łapkach w górę i soczystych komentarzach, a my natomiast przechodzimy do anihilacji Rosji, czyli to, co każdy lubi najbardziej. Jak widzicie, są dywizje, jest 29 dywizji. Pod ostatnim odcinkiem rozwaliście system. Ponad 500 komentarzy, lekką ręką było. Wszystkie komentarze przeczytałem, wybrałem, znaczy część wybierałem osobiście, a część rzuciłem, żeby mi losowo wybierało, więc każdy miał szansę, jeżeli chodzi o pomysły na nazwę dywizji. I z oczywistych względów nie każdy pomysł mógł zostać wykorzystany, no bo po prostu tych dywizji mamy za mało, ale spokojnie, spokojnie, wojna jeszcze trwa, więc pewnie jakieś dywizje się pojawią i być może twoja dywizja, znaczy twój pomysł na nazwę dywizji zagości na odcinku. Nawet chyba jakbyśmy wrzucili dla wszystkich państw centralnych, byśmy nie wyrobili, bo było ponad 500. No tak, no tutaj jest jakieś, no może z 500 by się uzbierało, ale i tak by było ciężko, ciężko. Mamy kozaków kubańskich, bestia z Żoliborza, Wielka Lechia, Chorej Córki, Legion Częstochowski, Stefana Batorego, Wąs Macierewicza, Jana III Sobieskiego, bestii z Wadowic, SS Sosnowiec, taki chyba klub piłkarski w Sosnowcu, nie wiem, to jest jakaś 10. liga, Sosnowiec, pewnie pokroju Radomia, ale dobra, nieważne. Radomscy Kosynierzy, bracia bolszewików, Pierożka Niebieska, Anakina Pierożka? Serio? Ktoś dał Pierożka? Imienia Anakina Skywalkera, Anomalii z Radomia, wyłączony Adblock, popieram. Znaczy dodany do wyjątków, czasami Adblock się przydaje, ale na przykład dla takim zasnym kanale jak mój można dać do wyjątków. Husaria, Hura Polacy, okej, okay, rozumiem. Strzelców podhalańskich, wielkopolskich patriotów, Bolesława Chrobrego, Angeli Merkel, Wyzwolicieli Kresów, strajku Szpularek. To swoją drogą jest ciekawe, można przeczytać na Wikipedii. To był pierwszy strajk robotników w Polsce pod koniec XIX wieku. Jest na Wikipedii historia, można sobie na szybkości przeczytać. No i ostatnia moja autorska, Tfu Ukrainy, nie no, żart taki xddddd. No właśnie, taki żart pokroju mojego humoru, więc wiecie na jakim poziomie jest mój humor. Te 10 dywizji się jeszcze szkoli, bo ja już wystawiłem, żeby nadać im nazwy, one się tutaj będą szkoliły. Już tutaj wcześniej wyrzuciłem z tego szkolenia. Te natomiast wracają z powrotem na front, bo one są w trakcie walki. Ostatnio wybuchła rewolucja. Mam nadzieję, że traktat brzeski będzie jakoś sensownie wyglądał, a jak nie, to go sobie oczywiście ręcznie dopracujemy. No i co? No i przechodzimy do walki. Aha, ktoś się jeszcze pyta, jak wygląda front zachodni. No front zachodni wygląda tak, że jest bez zmian od 2 lat, więc wiele się dzieje, wiele się dzieje. Co prawda tutaj Austriacy troszeczkę spuszowali, weszli do północnych Włoch, ale to nie wiem, to są jakieś pojedyncze, nie wiem, z 10 prowincji takich tych malutkich zdobyli, o tutaj, takich tu i tu kawałek, więc niewiele zrobili. Za to tutaj cały czas trwają desanty, trwa oblężenie Belgradu, widzę nawet, że wychodzą z tego Belgradu, co na swój sposób jest zabawne, chociaż nie no, to zostało jakieś 10, nie no, 10, nie no, z 5 dywizji tu jeszcze kilka może być, nie wiemy ile to jest dywizji, no ale to nie ma szans się przetrwać. Ciekawe jest to, że odbili Konstantynopol, ale pewnie mogą przejść na drugą stronę, bo flota brytyjska albo francuska zapewne blokuje Cieśniny, więc nie mogą przejść do Anatolii właściwej, co jest przykre na swój sposób, bo tu już te czołgi wypchane kebabami stoją. No i jeszcze są desanty pod Warną. One się raczej utrzymają, bo cały czas będą dowozili posiłki, mają zaopatrzenie, mogą skąd siorbać, tu mają fajną bazę wypadową też od strony Rosji. To co prawda są rosyjskie? Tak, są rosyjskie. Nadal nie wiem, co to jest za flaga. Jest jakaś Algieria chyba. Nie wiem, co to jest. O to, tutaj, o to, drugi od dołu. Jakby ktoś wiedział, chociaż czekajcie. Jest Algieria? Nie ma. Tunezja może to jest? Nie. Portugal? Nie wiem, co to za dzika flaga. Dobra, olać to, ruszamy na front, bo nie ma na co czekać. Was trzeba przerzucić, tak, już tutaj się przerzucacie, no i trzeba domknąć ten kociołek. Jak my to chcemy zrobić? O, tu, ciebie wrzuć tutaj, ty lecisz wzdłuż wybrzeża może otrzymamy też rozgrywkę, żeby było szybciej. Wy możecie pomóc zdobyć Kiszyniów, warto by było domknąć już tutaj ten kociołek. Co prawda mają port, ale właśnie z niego wychodzą, więc my sobie tutaj na szybkości wejdziemy. Swoją drogą ja Piłsudskiemu chyba już jestem na takim etapie rozgrywki, że mógłbym narysować linię ofensywy. On by chyba sobie poradził z puszczem. Zobaczcie jakie doświadczone dywizje, coś pięknego. Tu widzę, że jakieś bunty sowieckie, znaczy bolszewickie wybuchają, to dobrze. Jak tam Lenin się trzyma? Ile ty masz dywizji, chłopie? 52, wy macie od 70 do 133, no tak, ale wy walczycie na 15 frontach naraz, więc powodzenia. Dobra, Kiszyń, oj kurde, podostali wsparcie tych portów, a tu widzę, że nas wyrzucają z tego Kiszyniowa, co? Jak wy śmiecie? I tu Odessę musimy bronić, okej.
to ty zostań, tu powinieneś się obronić. Japończycy atakują, tak? No to tego się nie spodziewałem. Nie spodziewałem się Japończyków. Wszystkich mi się spodobał, ale nie spodziewał, ale nie Japończyków. Dobra, Czerkazy, tu lecimy, tu się przebijamy. Im szybciej zmusimy ich do kapitulacji, tym lepiej będziemy mogli pomyśleć o zmianie stron. Aha, właśnie, właśnie, ważna kwestia, bardzo ważna kwestia, bo niedługo właśnie dojdzie do traktatów i pytanie, jaką my Polskę chcemy zrobić? Czy robimy Polskę minimum, czyli robimy coś na wzór, znaczy Polska minimum zakładałaby pozostanie po stronie państw centralnych do końca wojny, byśmy odpuścili sobie Wielkopolskę, Śląsk oraz Pomorze, byśmy zostali z tym oraz tym, co zabierzemy Rosjanom, to jest Polska minimum po stronie państw centralnych. Moglibyśmy się spróbować zrobić Polskę w granicach drugiej RP. Nie wiem, jak zawsze widzę tą Polskę w drugiej RP w tych granicach, to jakoś mi się tak robi cieplej na serduszku, że to są granice, które my sami wywalczyliśmy, nie jakieś tam traktaty. Co prawda, no były te punkty Wilsona, były te traktaty wersalskie, no ale tak, powstanie wielkopolskie, trzy powstania śląskie, potyczki z Czechami, wojna bolszewicka, drugą RP my stworzyliśmy. Co by nie gadać, granice zostały przez nas utworzone, więc możemy spróbować stworzyć drugą RP w granicach, albo robimy Polskę maksimum, to znaczy zabieramy Rosjanom tyle ziemi, ile trzeba i zabieramy Niemcom zachodnią i tworzymy coś na wzór takiej dużej drugiej RP. Są trzy opcje do wyboru. Mała, druga RP oraz duża. To pozostają wam do wyboru w komentarzach. Zobaczymy, co na ten temat sądzicie. A my na razie i tak musimy skończyć Rosję z każdym z tych opcji. Czekajcie, czy my już zajęliśmy Kijów? Tak, Kijów padł. Właściwie Niemcy zajęli Kijów. Okej, to dobra wiadomość. To bardzo dobra wiadomość, że Kijów padł. Spróbujmy jak najszybciej się przebić. Pytanie, ile wam potrzeba do kapitulacji? Całkiem sporo, co jest dość dziwne, zwłaszcza, że się rozpadacie na czynniki pierwsze. Zaraz Niemcy zaczną graniczyć ze Związkiem Radzieckim. Okej. Co my tutaj mamy? Jakieś chyba szpitale się zrobiły. Nie, czekajcie, mamy lak. Chyba jest traktat brzeski. Chyba jest traktat w Brześciu. Zobaczymy. Halo, halo. Zobaczymy jego efekty. Wiem, jak to się skończy, dlatego będziemy musieli troszeczkę popracować nad tym. Bo to jest oczywiście z eventu i to nie uwzględnia Polski w tym okresie. No z oczywistych względów, nie można mieć tego za złe. Dlatego zrobimy małe cięcie i sobie to ręcznie dopicujemy. Powiedzmy. Dobra, mamy traktat w Brześciu Litewskim i to wygląda... Nie, jeszcze nie, na razie mamy kapitulację Rosji, czyli na razie mamy początkowe granice. Rewolucja październikowa się powiodła, świetnie, ale to jeszcze nie jest traktat brzeski, zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądało, zaraz zobaczymy. Co prawda, coś my zrobiliśmy, to zrobiliśmy, zużycie zaopatrzenia. Okej, czekajcie, zaraz zanim dojdziemy do tego, rok 16. Czołgi, no przydałyby się czołgi, w końcu zacznijmy robić te czołgi. No i pokażcie mi, nasze oddziały wracają. Wojna na wschodzie się zakończyła. Pytanie, jak to będzie wyglądało z Polską. Okej, dobra, jest lag, czyli znaczy, że coś się dzieje. Okej, wyzwolili państwa bałtyckie, zjednoczone państwa bałtyckie. Okej, wy jesteście w centralnych? Tak, jesteście centralnych, jesteście papetem Niemiec. Okej, co dalej, who's next? Jezus, poczekajcie chwilę, trzeba to naprawić, o Jezus, ale by nas Niemcy wydymali, spokojnie, znajomy królika czuwa, zaraz wszystko ponaprawiamy. Oj, niedobrze, nie wolno tak robić. No zobaczcie, co to się stało. Kim ty kurwa jesteś w ogóle? Kto to jest? Dyplomacja. Biedaki nawet nie mają własnego drzewka. Tfu. Dobra, robimy cięcie, a ja to zaraz naprawię. Okej, a więc tak. Pogadałem z Kaiserem, pogadałem z Habsburgiem, zamieniłem słówko z Leninem i stworzyliśmy razem taką Polskę. Myślę, że to jest sensowne, są granice jak na ten etap rozgrywki i to, co osiągnęliśmy. W gratisie dostaliśmy jeszcze Lwów. Przypadkiem nam się dostał, spiłem tam Habsburga i powiedziałem, siema stary, dawaj Lwów. On, o spoko, masz, dawaj.
No i tak mamy Lwów uzyskany z Afryki od Austriaków, bo oni tu mieli wcześniej kory. Problemem jest to coś, co aż mi pali po oczach. Właśnie mam zamknięte oczy, więc nie widzę kompletnie, co się dzieje. Spróbuję zamknąć to okienko albo odsunąć chociaż. Okej, dobra, gdzieś wylecieliśmy na Islandię, więc przynajmniej tyle dobrego. Teraz jest tak, moglibyśmy ich zaatakować, bo oni nie mają żadnego sojuszu i tą twą krainę można by było dojechać. Myślę, że to jest niegłupi pomysł, tylko trzeba by jeszcze pomyśleć, jak się wymiksować z tej wojny. Z wojny z Ententą, bo my już po stronie państw centralnych wszystko, co chcieliśmy osiągnąć, osiągnęliśmy. Tylko trzeba to jakoś mądrze załatwić. Pomyślimy, jak to zrobić. Dajcie też znać w komentarzach, jaką Polskę chcemy stworzyć. Z granic drugiej RP, to bym musiał Sowietom oddać te ziemię tutaj ze wschodu i byśmy musieli troszeczkę jeszcze z Niemcami powalczyć. Czy zostajemy po stronie Niemiec do końca? To musicie dać znać. Wtedy tylko zabieramy Ukrainę i walczymy się z Niemcami do końca. Będziemy mieli coś w tym, ten deseń. Pytanie, czy ja z Ukrainy będę mógł jakiegoś papeta wypuścić. Będę mógł Rosję wypuścić, tylko że ona wtedy... Nie będę mógł wypuścić, bo ona dostanie wszystkie kory, więc nie będę mógł. Będziemy musieli zabrać całą Ukrainę dla siebie niestety, chyba że zostawimy jakieś... Twą Ukrainę, chyba że zostawimy jakieś jej pojedyncze prowincje. Ej, zobaczcie, czy jest Krym. No i po co tyle się sapać? Modyfikacja Great War mówi wszystko. Mówi wszystko, co do kogo należy. Tak jest. No dobra, to tak. Piłsudski kochany. Musisz się wybrać na pewien front, otrzymajmy rozgrywkę. Czekajcie, wy macie jakieś dywizje? Czy ta biedota ma? 8000 manpower. Dobre, to będzie fajne. Czy mamy jakieś tu kory? Mamy, a to oznacza szybkie cele narodowe. To oznacza bardzo szybkie. Retake core... 70 dni? Co? A to nie powinno jakoś się szybko robić? No dobra, niech będzie winnica. Myślę, że winnica to dobry pomysł. Zacznijmy uzasadniać, co wy chcecie. Bolszewicy chcą nam wysłać ochotników. Czy my chcemy bolszewickich ochotników? Nie chcemy agitatorów politycznych. Nie chcemy ich na swojej ziemi. Nie potrzebujemy ich tutaj. Wy się jeszcze chwilę musicie poszkolić. No dobrze, no to taka Polska, taka Polska. To jest ładna Polska. To mi się podoba. To mi się naprawdę podoba, taka Polska. W tym momencie nie graniczymy obecnie na razie z żadnym. Boże, Komintern. No tak, no Rosja sowiecka. Ciekawe, czy tu wybuchnie jeszcze wojna domowa między białymi a czerwonymi w Rosji. No ale ciekawe. Czy Francuzi przeszli do kontrofensywy? Bo oni zaczęli... Luksemburg został odbity. Ciekawe. No tak, ale teraz Niemcy przerzucą swoje dywizje z wschodu na zachód i Entencie może się dostać, zwłaszcza Belgii. O Jezus. Włosi, Austriacy. Co tu się dzieje? Ale Belgrad się trzyma. Zabawne. Tu desanty. Tu znowu ci się... przebili, okej. Wow, Imperium... A no tak, bo Rosja przecież skapitulowała. Imperium Osmańskie odzyskało wszystkie ziemie, które były kontrolowane przez Rosję. To ma sens. To ma na pewno sens i to na pewno zbustuje Osmanów, bo oni teraz odzyskują wszystkie swoje stracone ziemie. Sprawa, mają te dwie dywizje, ale zaraz zacznie ich więcej przybywać. Tu jeszcze Włosi to kontrolują, tu troszeczkę Brytyjczyków. No, państwa centralne odbijają się od dna. Tu ten desant też powoli widzę, że jest spychany do morza. Co prawda cały czas trzymają porty i Czarnogóra właściwie się trzyma. Czy Rumunia weszła już do wojny? Nie. Zobaczymy, co zrobi też Rumunia. Bo z Rumunami nie chciałbym się bić. Teoretycznie moglibyśmy przejść na stronę państw Ententy, jak Rumunia wejdzie do wojny. Znaczy nie wiem, czy ona wejdzie, powinna wejść do wojny, ale to chyba zależy od, nie wiem, od Wielkiej Brytanii, czy od Niemiec, czy że ona wejdzie do wojny. No nie wiem, zobaczymy. Jeszcze za chwilę zastanawiałem się, czy jakieś cele narodowe nie powinniśmy robić. Najwyżej do powstania wojsk specjalnych, jakbyśmy chcieli górską robić, to mogłaby nam się przydać, jakbyśmy chcieli bić się z Austriakami. Bo front byłby w większości w górach na początku. Jakieś kilka dywizji górskich byłoby mile widzianych. Piechota morska nie. No chyba, że chcemy do... Nie, no, piechota morska. W życiu się nie zdesantujemy w Wielkiej Brytanii. Z życiu. Czekajcie, kiedy my skończymy robić cel wojenny na tych Ukraińców? Luksemburg skapitulował. Widzę, że Niemcy po raz trzeci odbijają Luksemburg. Ciekawe. 12 stycznia 17 roku. Okej, niech będzie. 12 stycznia 17 roku. Jeszcze chciałem tylko zobaczyć, czy Franciszek Józef nie żyje, niech mu ziemia lekką będzie. To znaczy, że co? Otto przyjmuje władzę, czy Karl? Karl przyjmuje władzę. Okej, dobra. Chciałem zobaczyć... USA?
22 dywizje na 45, 30 fabryk. Na kim wy jesteście, po Boże? Czekajcie. Bo to ma teraz kluczowy... Co? Wy jeszcze nie skończyliście w Meksyku swojej wojny domowej? Co tu się dzieje? Co? Co? Oni jeszcze nie skończyli swojej wojny domowej. Jakim... Kurde, całkowite rozbrojenie. Jeżeli chcemy wejść do wojny po stronie państw Ententy, to byłaby mile widziana... byłaby mile widziana interwencja Amerykańców, a oni na tym poborze, to oni za przeproszeniem kupkę zrobią. No ale niech będzie, niech będzie, niech się obżerają tymi burgerami, a niech Europa walczy. Burżuje jedne kapitalistyczne, tfu, przebrzydłe. Dobra, czy wy macie jakiekolwiek szanse na obronę? Zaczęliście coś rekrutować, bo macie zero manpowera, czyli jakąś jedną dywizję. Wasz tfu naród, Boże, jak można to nazwać narodem? Nawet nie chce się za was bić. No ale fajnego Mikołaja macie. Ho, ho, ho. Niech będzie. Co tu robią Niemcy? Przebijają się. Przebijają się. Luksemburg. Jezus, ale oni to teraz dywizjami naspamowali. Ja pierdzielę. To wszystko ze wschodu. I to wszystko dzieło Piłsudskiego. Ta jedna wielka ofensywa. I też moja. Zaznaczam, że moja. Moja też. I to wszystko dzięki... Dobra. Mamy powłokę. Potrzebujemy coś specjalnego. A tak przeciwko sile żywej... Zaczynamy badania nad atomem. 8000 dni. 8000 dni, no trochę by zeszło. 10 tysięcy. Okej. Okay. No nie przesadzajmy. To możemy zrobić. Będzie nam ogólnie skrócony czas badań. Jaki mamy teraz właściwie czas badań? Minus 9%. No nie za dużo. 140. Teraz kolejna reforma w rządzie wojskowa. Tylko, że jakbyśmy chcieli walczyć z państwami centralnymi, to jest strasznie długa linia frontu by była. Tutaj, tutaj... Wy też jesteście z centralnymi, nie? Jesteście papetem. Macie swoje drzewko? Nie, Litwini. Litwę trzeba by dojechać. W imię Piłsudskiego. Niech będzie. Dobra, zmiana w rządzie. Trzeci poziom Quality Ideas. Niech będzie, wprowadzamy. Wprowadzamy 600 tysięcy manpowera. Jesteśmy na jakim poborze? 5% już, tak? No dobrze, nie ma pośpiechu, nie ma pośpiechu. Wy się szkolicie, szkolicie się. Pytanie, czy chcemy was dalej szkolić? Was też trzeba było troszeczkę doszkolić. Jak wygląda sprzętowo? Sprzętowo wygląda całkiem zacnie, bym powiedział. Samolotów lekutko brakuje, ale to nie jest problem. Co my teraz naprawiamy, tak? Naprawiamy 9 fabryk. A właśnie, kurde, zapomniałem, może nie potrzebujemy. No właśnie, właśnie, my surowców tyle już nie potrzebujemy. Jedna fabryczka zawsze do przodu. Każda fabryka to cenna fabryka, pamiętajcie, pamiętajcie. Wolny slocik, co my tu możemy zrobić? 200, 200, 200, 200. No górską wypadałoby zrobić, wypadałoby górską zrobić. Wypadałoby górską, czy coś eksportujemy? Do Bułgarii wysyłamy. Stali nikt nie bierze, węgla nikt nie bierze, drewna nikt nie bierze. Okej, okay, tylko z Bułgarami handlujemy. Okej. Okay. Jak front turecki, że tak powiem. Naprawdę daliście się odciąć? Z czterem dywizją? Co? Nie wiem, czy wy to widzicie, ale no kurde, zobaczcie, czemu oni stoją, zamiast wchodzić tutaj, odbijać swoje kory, to oni stoją i się gapią, jeszcze dali się tu, ja nie rozumiem, dajcie może jakieś DLC, które naprawia to zdupione jaja, nie, dobra, nie narzekajmy już, nie narzekajmy. Co się dzieje, przebili się przez tą Belgię, wow, pierwszą prowincję w Belgii zajęli po ponad 3 latach walk, zarąbiście, zarąbiście i dalej już nie przejdziecie, co? Nie przejdziecie dalej. Dalej już nie przejdziecie. Uuu, i we Francji na Nancy się przybili. A tu nie ma z tyłu fortów. A tu z tyłu nie ma fortów, więc może coś z tego będzie. Może coś z tego będzie. No. Okej. Okay. Wy macie coś w razie W, jakby wam zaczęli mocno się przebijać. Duże drzewko. Limil di Orient. A Grecję chcecie wezwać do wojny. To nie głupie. Czekajcie, czy Grecja wam może pomóc, czy to kolejna pożywka dla Austrii i Bułgarii? 28 dywizji w górach. Albania jest neutralna, nie? No właśnie, Albania jest neutralna. No nie, no Bułgarzy dostoją. Jakby tu nie było dywizji bułgarskich, to może coś z tego by było. Bo mogliby odciąć znowu Konstantynopol, znaczy ten... Turcję po europejskiej stronie mogliby spróbować odciąć Grecy.
Bo tu by nie było przejścia. Tu descent. Kurde, co to jest za kraj? Może to jest jakiś afrykański? Nie wytrzymie. Jest coś niepodległego? Afryka? Nie, Afryka to nie jest. Abisynia też nie. Liberia? Liberia nawet nie jest w Entencie. Co to za dzika flaga? Czym ty kuchwo jesteś? Batalho de Infantria. Indyjskie? Nie mam pojęcia, co to za flaga. No dobra, ale tutaj wam podziękuję za uwagę. Dajcie znać w komentarzach, jaką chcecie opcję. Przypominam, Polska numer 1 to jest ta po stronie państw centralnych, czyli byśmy zachowali sobie coś takiego, ewentualnie to, co zdobędziemy z Ukrainy. Polska druga to jest polska granica drugiej RP, czyli byśmy sobie odzyskali od państw niemieckich to i byśmy najwyżej potem zwrócili Rosji sowieckiej te nasze wschodnie ziemie białoruskie i stworzyli coś na kształt drugiej RP. Albo Polska trzecia, czyli maksimum, bierzemy od Niemców jakieś sensowne zachodnie granice, nie wiem, Odra byłaby słuszna, linia Odry, coś takiego, tutaj Śląsk, Pomorze i tak dalej, i daleko na wschód razem z Litwą, no nie, zastanówcie się, a ja wam tutaj podziękuję za uwagę, cześć, trzymajcie się, na razie. Kogo padnie wybór? Kandydatka numer 1, kandydatka numer 2, czy kandydatka numer 3? 1, 2, 3, 1, 2, 3, nie, 1, 2, 3. Trójka, trójkę wybierz pani. No dobra, trójka proszę.